na finisarzu wystawy, wspaniałej wystawy pod nazwą Kwiaty. Te kwiaty zdobiły galerię pod ratuszem od czerwca, z czego się niezmiernie cieszymy. My jako urząd, ale również osoby, które miały okazję zobaczyć. Witam przede wszystkim członków klubu fotograficznego Start, działającego przy PTTK Bestii Śląski. Bardzo się cieszę z tej współpracy, którą tutaj mamy. Myślę, że to, panie Andrzeju, na pana ręce, myślę, że nie pierwsza i nie ostatnia wystawa tutaj w naszych właśnie podziemiach. Słuchajcie, wystawa fantastyczna. 10 fantastycznych osób pochyliło się nad pięknem, które nas otacza. Przede wszystkim kwiaty, no one zdobią miasta, uliczki, ogrody przydomowe. Natomiast wiele osób często nie zna, jakie nazwy te kwiaty posiadają. I nie ukrywam, że mieliśmy tu liczne grupy właśnie dziecięce, które właśnie chociażby dzisiejsza grupa, która jest na półkoloniach i też tutaj odwiedzili wystawę. Słuchajcie, naprawdę dzieciaki, zrobiliśmy taki szybki konkurs. Słuchajcie, naprawdę 5 wymienili, ale już potem więcej nazewnictwa już było coraz trudniej. Więc mówię, że naprawdę mamy tutaj fantastyczne rzeczy, które zostały uchwycone w danym momencie o różnych porach roku, więc ja myślę, że to naprawdę cieszy się niezmiernie, że no, grupa po prostu stawia na takie tematy niszowe i myślę, że cały czas gdzieś tam nas zaskakujecie po prostu i właśnie dzięki takiej właśnie grupie no, ta galeria staje się na ten dany czas piękniejsza, bo nic piękniejszego galerii jak jest po prostu, no jak wystawy, więc ta wystawa się już dzisiaj kończy, natomiast myślę, że te osoby, które widziały to, tak jak mówię, nacieszyły oczy, a myślę, że wiele z osób też w internecie, gdzieś tam w sieci, czy na naszej stronie internetowej, czy na Facebooku mogły po prostu zobaczyć te wasze urokliwe prace. Słuchajcie, no nie byłabym sobą, musiałabym w tej chwili, no myślę, wymienić wszystkich, całą wspaniałą dziesiątkę. Z uwagi na ten czas wakacyjny, urlopowy, nie wszyscy z Państwa dzisiaj do nas, tutaj do Strumienia przybyli, więc myślę, że te osoby, które są, to tutaj chciałabym symbolicznie przede wszystkim w imieniu własnym, w imieniu pani burmistrz Anny Grygierek serdecznie podziękować za włożenie trudu w przygotowaniu tej wystawy, ten artyzm, no i przede wszystkim tą pasję, która gdzieś tam w was cały czas jest i życzę przede wszystkim dużo nowych wyzwań. Więc na ręce panie Andrzeju, pana bardzo proszę taki tutaj upominek, bardzo proszę, w podzięce. Dziękuję. Bardzo proszę.